Myślę, że ona będzie, ten ostatni akord będzie tak samo ciekawy, jak te trzy wspaniałe referaty, które usłyszeliśmy. Pozwólcie Państwo, że zacznę od pytania do pani doktor Barbary Kotysza-Braziliowskiej z prośbą o nakreślenie takiego tła dotyczącego dialogu. Proszę Państwa, chcę wyobrazić, że w 2014 roku w międzynarodowej firmie, koncernie związkowiec zakłada opaskę, przychodzi do niego kierownik i mówi: ty tą swoją solidarność możesz sobie na czole wytatuować, ale w opasce w moim zakładzie nie będziesz chodził. Że w 2014 roku mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przewodniczący związku zostaje wyrzucony z pracy w październiku zeszłego roku, a rozprawę w sądzie pracy ma w grudniu za 4 miesiące. Pracy nie ma. Mamy do czynienia z wieloma takimi sytuacjami, w których dialog nie istnieje. I właśnie, pani doktor, czy nie jest tak, bo coraz więcej socjologów w 25-lecie odzyskania wolności skłania się do takiego oto stwierdzenia, że przez te 25 lat rozwinęliśmy się jako jednostki, może trochę, ale ponieśliśmy klęskę jako wspólnota. Jako wspólnota narodu, wspólnota społeczeństwa i także wspólnoty te zakładowe. Że komuna chichocze z zagrobu, ponieważ to jej cena była atomizacja społeczeństwa, a przez te 25 lat tę atomizację trochę wykonaliśmy właśnie w tym. Bardzo dziękuję. Może najpierw podziękuję za zaproszenie i ukrywam, że drodzy Państwo, jestem bardzo wzruszona, że tutaj jestem i że wiem, że widział. Ale teraz chcę pozwolę sobie odpowiedzieć. Ja mam w swojej biografii 10 lat pracy jako socjolog pracy do 83 roku. A teraz ostatnie lata zawodowe to była socjologia wsi. Działy socjologii są najrzadsze w socjologii, ale odpowiem jako socjolog, jeśli można. Bo mam takie wrażenie, komentując to, co przed chwilą usłyszałam, że w czasach, w których byłam do 83 roku, zaczęłam ją od nowa jako socjologii, ale wracając do socjologii pracy, otóż wtedy, w czasach PRL, gdy rozumie, na sztandarach była Plaza Robotnicza, a w praktyce pracownik był robotnik. Natomiast dzisiaj jest czas, że pracownik, to ma być ten sukces 25 lat, jest niechcianym kosztem prowadzenia biznesu. Nie wiem, czy to nie jest jeszcze mniej, tak? To jest zdecydowanie niechciany koszt, jak przypominam sobie opinię Jana Pawła II o pracy. O pracy człowieka to okazuje się, że praca jest dzisiaj tylko kosztem ograniczającym zysk. To jest degradacja rzeczywiście, która stała się na naszych oczach. Ale wracając do kryzysu dialogu i wracając do świata wartości. Otóż nie można, ja bardzo nie lubię opowieści o klęskach mojej wspólnoty. Znaczy, bo to jest troszeczkę tak. Większość problemów, które dzisiaj mamy, jest moim zdaniem związana z bardzo obniżoną samooceną Polaków. To znaczy, my tak dalece mamy poczucie niskiej wartości, że godzimy się na niskie płace. Mamy poczucie niskiej wartości i godzimy się na to, żeby ewidentna sytuacja, która powinna doprowadzić do dymisji rządu, nie miała miejsca. Tak? Czy godzimy się na bardzo wiele zjawisk w życiu politycznym, które dla obywateli narodu, który ma poczucie własnej wartości, to jest nie do przyjęcia. Dlatego na narrację o klęsce nie namówi mnie nawet. Natomiast może rzeczywiście spróbujmy sobie powiedzieć, co stało się w narracji opowiadającej o solidarności jako związku zawodowym, ale także jako wartości, co sprawiło, że to pytanie jest zasadne.
Otóż kiedy jako socjolog badam system wartości Polaków, to odkrywam, że jesteśmy społeczeństwem wspólnotowym. W systemie wartości takie rzeczy jak kariera, sukces, polityka są na samym dole. Dziękuję. Na górze są rodzina, dzieci, przyjaciele, praca, czyli bardzo wiele takich, powiedziałabym, wskaźników, które pokazują, że dla nas ważna jest wspólnota. Kiedy bierzemy do ręki opiniotwórcze, oglądamy opiniotwórcze media, to okazuje się, że w dyskusji publicznej jest dokładnie odwrotnie. To znaczy takie kategorie jak wspólnota i solidarność zostały przypisane do PRL-u, do minionej rzeczywistości. I ktoś, kto w języku polityki używa, to jest tak a propos tego, co się będzie działo na korytarzach, jeżeli ewentualnie Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie władzę, a prezes zostanie premierem Rzeczpospolitej. Otóż tego... Tak jest, brawo! ...musi jeszcze popracować, żeby premierem zostać. Przepraszam. Ale wracając do tych osób, które na korytarzach, oprócz tych osób na korytarzach zobaczymy w mediach Leniusa, socjalizm, opiekuńcze państwo, słabi, przegrani, dlaczego ci zdolni, młodzi, wykształceni, świetni, przedsiębiorcy, światowi, europejscy mają się dzielić z niewydacznikami. I to jest rzeczywiście część dyskursu publicznego, która sprawia, że nie tylko kryzys, ja bo tak rozumiem temat tego panelu, ale kryzys znacznie ważniejszy wartości, czyli wspólnoty i solidarności. Przez wspólnotę nie myślę tylko o wspólnocie narodowej, chociaż wspólnota narodowa dzięki patriotyzmowi i wiele wskaźników pokazuje, że my mamy bardzo wysokie poczucie bycia Polakiem jako wartości. Także też nie jest w tej materii źle. Natomiast wspólnota jako poczucie, że razem z działania nawet indywidualnych, osobistych osiągamy więcej. Ja jestem jednym z nielicznych socjologów, co tydzień próbuję zrobić solidarność. Mało tego, wiem mniej więcej, jak trudno jest młodym ludzi namówić do tego, żeby potraktowali związek zawodowy poważnie. I jeśli poważnie mam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało przez te 25 lat, to odpowiem tak. Po pierwsze dlatego, że została postawiona fałszywa diagnoza na temat tego, czym był PRL. Po drugie dlatego, że proces transformacji PRL-u w III Rzeczpospolitą został przygotowany o wiele lepiej niż sądziliśmy. Myślę o władzach PRL-u. O wiele lepiej niż strona solidarnościowa, nazwijmy to, była w stanie przewidzieć. Ja Państwu zwracam uwagę, że ustawy Wilczka, które do dzisiaj zachwalane są w mediach jako genialne rozwiązanie wolności dla przedsiębiorców, weszły w życie w Sejmie jeszcze przed podpisaniem porozumienia okrągłego stołu. Co to znaczy? Że ten wolny i dostępny biznes był dla elit PRL-owskich, bo jeszcze nie było porozumienia okrągłego stołu i jeszcze nie było wyborów 1989 roku, a reguły, które pozwalały zacząć biznes, już funkcjonowały. Ktoś, kto pamięta czasy PRL, dokładnie wie, to znaczy, dla kogo to zostało stworzone. Więc powiedziałabym tak, że ta diagnoza PRL, w której na przykład mówi się, że PRL to było bardzo silne państwo, w związku z tym ci, którzy dzisiaj mówią o państwie, tak jak Lech Kaczyński, dla którego państwo było wartością i dobrem, i który... No może za chwilę. Wracając do państwa. Że państwo PRL to było bardzo silne państwo, więc ci, którzy dzisiaj chcą silnego państwa, to tak naprawdę chcą PRL. Ja bardzo przepraszam, ale ja w czasach PRL-u nie miałam swojego państwa. To, co funkcjonowało, to była silna, scentralizowana, autorytarna władza. To nie było moje państwo, instrument mojej wspólnoty, która posługiwała się administracją, instrumentem państwa dla realizacji celów ludzi tworzących tą wspólnotę. Drugie, fałszywe diagnozowanie PRL. PRL to były związki i klasa robotnicza, która przez związki wywierała presję na władzę. No przecież
to jest coś tak absurdalnego, ale to funkcjonuje w dyskursie publicznym. Ja chcę powiedzieć Państwu, że dyskurs publiczny to jest bardzo poważna część życia publicznego, politycznego i społecznego, w której definicja jest mniej więcej taka, uważnia się i unieważnia. Kto to robi? To robią oczywiście politycy, ale oni są mniej wiarygodni. Bardziej wiarygodni są profesorowie, autorytety, eksperci, dziennikarze, komentatorzy, publicyści. I to oni uważniają i unieważniają osoby, programy, wartości, koncepcje. I ta skuteczność kształtowania świadomości społecznej w dyskursie publicznym jest duża, przede wszystkim w momencie, kiedy przychodzi do wyborów politycznych. Bo my jako obywatele jesteśmy wspólnotowi, ale jako wyborcy kupujemy dyskurs publiczny jako wskazówkę. Czyli jeśli ktoś mówi o silnym państwie, jeśli ktoś mówi o związkach zawodowych, jeśli ktoś mówi o wspólnocie, o solidarności, to czego chce? Socjalizmu. Chce powrotu do PRL-u. To może ja wiem, że to tutaj jest dosyć oryginalne, żeby przypominać w tej sali, ale ja chciałam Państwu zwrócić uwagę, że przywrócenie wartości takim kategoriom społecznym jak wspólnota i solidarność byłoby łatwiejsze, gdybyśmy potrafili w narracji przypominać ustawicznie, że działanie wspólnotowe i solidarne to nie jest to samo. Wspólnota to jest taki element, który jeśli czujemy ją jako ważną dla siebie, to pozwala nam się podzielić politycznie i nie pozabijać, dlatego że należymy do różnych partii politycznych i mamy różne programy, bo wspólnota jest dla nas ważniejsza. Czyli proszę zwrócić uwagę, żeby demokracja sprawnie funkcjonowała, to musimy mieć bardzo silne poczucie wspólnoty. A po co jest solidarność jako kategoria i jako wartość? Ano po to, żeby w konfliktach realnych interesów, w sprzeczności interesów, no chociażby pracodawca, pracownik, tak, zarządzający, kadra, pracownik, żeby solidarność ludzi tworzących daną strukturę społeczną była większa niż konflikt interesów. No o tym mówił Jan Paweł II, nie konflikty klasowe, tak? Nie właściciel, pracodawca w konflikcie, który niszczy, tylko porządkująca to solidarność. To jest zresztą paradoksalne, że siedzę tutaj w towarzystwie prezesa opozycji parlamentarnej, która to instytucja jest absolutnie kluczowa dla istnienia demokracji. Demokrację poznaje się nie po wyborach, ale po tym, jaką rolę w jej w systemie politycznym pełni opozycja, na ile jest ważna, cenna, szanowana, wywierająca presję. I obok przewodniczącego związku zawodowego, bez którego demokracja też nie funkcjonuje, ponieważ o ile opozycja parlamentarna wyrównuje dystans między obywatelem a władzą, bo opozycja jest po to, żeby kontrolować władzę, to związek zawodowy wyrównuje asymetrię i dystans między właścicielem, zarządzającym i pracownikiem, czyli jest dokładnie tak samo fundamentalny dla demokracji. Teraz zadam Państwu pytanie, czy to jest przypadek, że w dyskursie publicznym wspólnota, solidarność, opozycja parlamentarna jako fundament demokracji i związek zawodowy mają niską rangę? To nie jest przypadek, to jest instrument, który pomaga rządzić w sposób niekontrolowany, uprawiać biznes w sposób nieograniczony i ograniczać wszystkie mechanizmy, nie tylko związkowe i opozycji parlamentarnej, które utrudniają niekontrolowane sprawowanie władzy. I wracając jeszcze do tego sukcesu, gdyby udało się przypomnieć, że wspólnota jako wartość i solidarność jako wartość była warunkiem koniecznym odniesienia jednego z największych sukcesów, a nie klęski, jakim w ostatnich 30 paru latach Polakom udało się dokonać. I nie mówię tylko o obaleniu komunizmu. Po pierwsze, strajk zakończony porozumieniami, co za kilka dni będziemy świętować, był wynikiem poczucia wspólnoty Polaków i solidarności obywateli, którzy akurat byli pracownikami i korzystali z możliwości używania strajku. Sukcesem, w którym po raz pierwszy po wojnie władza komunistyczna musiała ustąpić przed obywatelami.
To jest taka lekcja w każdej sytuacji, na ile mamy jako obywatele wpływ na funkcjonowanie rządu i rządzących. A zwracam uwagę, że Solidarność jako związek zawodowy była pierwszą strukturą, która umożliwiła po wojnie Polakom przeprowadzenie demokratycznych wyborów. Nie mówię tutaj o 4 czerwca i o pierwszej turze wyborów 1989 roku. Ja mówię o pierwszych powojennych demokratycznych wyborach, które objęły 10 milionów Polaków od Komisji Zakładowej przez region do Komisji Krajowej i do pierwszego zjazdu Solidarności. Przecież to była pierwsza demokratycznie wyłoniona elita po wojnie. I to była... Solidarności mówi się cud, samoograniczająca się rewolucja, festiwal Solidarności. Po co te piękne słowa? Żeby związek zawodowy dzisiaj nie był potrzebny, żeby można było odstawić Solidarność do muzeum, tam do tego rdzawego betonu, tak? I o Solidarności mówić jako o zabytku. Tymczasem ten mechanizm Solidarności dał pierwszą elitę demokratycznie wybraną w komunistycznym kraju. Stan wojenny był nieuchronny, tak? Jeśli ta elita została w 81 roku wyłoniona, to stan wojenny był nieuchronny. I wracając jeszcze już do końca. Otóż ja chciałam powiedzieć, słuchając tych referatów i przypominając sobie Lecha Kaczyńskiego, bo zaczęłam o tym mówić. Otóż mówimy, że był człowiekiem Solidarności, a ja chcę Państwu przypomnieć, jak w dyskursie publicznym, w tym niszczeniu wartości wspólnotowych, solidarnościowych, państwa jako dobra wspólnego i demokracji, nie fasady, tylko realnie funkcjonującej, w niezwykłych przemówieniach, znaczy przemówienia Lecha Kaczyńskiego, jak człowiek sobie przypomni, ile miał do powiedzenia ten polityk w kwestiach społecznych, to aż trudno uwierzyć. Czynią go nie tylko wybitnym politykiem i profesorem, ale czynią go politykiem, który naprawdę w tym dyskursie publicznym był jak kamień, który przeszkadzał, niebywale przeszkadzał w tym wymienieniu wartości wspólnoty i solidarności na indywidualizm, na egoizm, na jednostkę samorealizującą i samozatrudniającą się, tak? Na słabe państwo i kult, nieprawdopodobny kult wolnego rynku, który zastąpił ideologię wartości, wszystko, jest symbolem idealnej selekcji ludzi do elity i który jeszcze, ja bym powiedziała paradoksalnie, sprawił, że naprawdę przyjęliśmy w dyskursie publicznym za naturalne, że PRL-owski kult klasy robotniczej został zamieniony na III Rzeczpospolitej kult ludzi biznesu. Tam naprawdę nie jest potrzebna klasa, żadna klasa społeczna na sztandarach w normalnym, demokratycznym państwie. Wspólnota i solidarność to są te wartości, w których mieścimy się znacznie lepiej niż wtedy, kiedy na sztandarach wypisujemy biznes, przedsiębiorcy, tak, to jest szalenie ważna grupa społeczna. Tyle, że bez pracowników, którzy nie są tylko kosztami pracy, żaden biznes nigdy i nigdzie się nie uda. Dziękuję bardzo.